Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj w Tarnowie Podgórnym, w centrali firmy Korbanek spółka ZO. W dniu dzisiejszym chciałbym dla Państwa omówić kombajn Rosselmasz RSM161, a w szczególności skupimy się na kabinie Luxury Cup. Rosselmasz RSM161 to największy klawiszowy kombajn ze stajni Rosselmasza. Oferowany jest headerami 7 lub 9 metrów. Układ omotowy zastosowany w tym kombajnie to wielobębnowy układ Tetra procesor, gdzie bęben musący posiada średnicę 800 mm. W RSM-ie 161 zastosowano 6 wycząsaczy słomy oraz sita o powierzchni 7,1 m2. Cała jednostka napędzana jest silnikiem o mocy 380 koni mechanicznych, a pojemność zbiornika na ziarno wynosi 10 500 litrów. Tak jak już wcześniej wspomniałem, dzisiaj skupimy się na kabinie, kabina Luxury Cup. Jest to nowocześnie i ergonomicznie zaprojektowana kabina, tak wyposażona, aby zapewnić najwyższy komfort na długie dni pracy. Wśród wyposażenia kabiny znajdziemy kolumnę kierownicy regulowaną w 3 punktach. Układ klimatyzacji, tak aby zapewnić optymalną temperaturę w kabinie do pracy. Chłodzony schowek, tak aby napoje czy żywność w trakcie pracy była chłodna. Masę różnych schowków, tak na przykład tutaj w dachu za mną, jak i również pod siedziskiem pasażera. Fotel operatora amortyzowany jest pneumatycznie. Jak i również w bardzo prosty sposób możemy regulować siedzisko oraz oparcie. Przy kolumnie kierownicy znajduje się dźwignia wielofunkcyjna, którą obsługujemy kierunkowskazy, wycieraczkę, a także sygnał dźwiękowy. Lusterka regulowane są elektrycznie oraz podgrzewane. Mamy również tutaj roletkę. Z prawej strony znajdziemy panel z przełącznikami do uruchamiania oświetlenia. Wraz z fotelem zintegrowany jest podłokietnik, na którym znajduje się joystick, dotykowy monitor, który jest kolorowy o przekątnej 10 cali oraz panel z klawiszami służącymi do obsługi kombajnu. Poprzez joystick umieszczony na podłokietniku obsługujemy zmianę kierunku jazdy, a także zmianę prędkości jazdy. Jednocześnie, tak jak widzimy na joysticku, znajdują się klawisze od obsługi, tak jak tutaj przyrządu żniwnego, rury wysypu ziarna, nagarniacza, uruchomienie wysypu, awaryjny stop oraz klawisze od obsługi automatyki wysokości cięcia. Dalej na panelu mamy klawisze od uruchamiania układu omotowego i przyrządu żniwnego. Dalszymi klawiszami obsługujemy prędkość obrotową silnika. Tutaj widzimy klawisz od uruchamiania rewersu z gardzieli i ślimaka przyrządu żniwnego.
Po kolei, tutaj mamy klawisze od obsługi nagarniacza. W headerze kombajnu RSM-161 zastosowano hydrauliczny napęd nagarniacza, w związku z czym mamy tu możliwość pracy w trybie automatycznym, dzięki czemu możemy ustawić proporcje prędkości obrotowej nagarniacza do prędkości jazdy kombajnu. Kolejny klawisz służy nam do zmiany prędkości obrotowej bębna mocącego, dalej zmiana prędkości wentylatora oraz zmiana prędkości rozrzutnika plew. Tutaj mamy klawisz od regulacji szczeliny klepiska pod bębnem mucącym, natomiast te dwa kolejne klawisze służą nam do regulacji szczeliny pod bębnem separatora. W kombajnie RSM-161, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, zastosowano wielobębnowy układ umotowy Tetra procesor, gdzie mamy możliwość regulacji szczeliny klepiska również pod bębnem separatora, co jest unikalnym rozwiązaniem w tego typu układach omotowych. Kolejne klawisze to otwieranie pokrywy zbiornika, zamykanie pokrywy zbiornika. Bardzo ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w wypadku tutaj RSM-a są hydropulsatory w zbiorniku ziarna. Jest to układ podwójnego dna kombajnu połączonego z napędem, gdzie blachy właśnie tego dna wprowadzane są we wibracje w wypadku, gdy zebrany materiał zawiesza się w zbiorniku i jest problem z wysypem. Kolejny klawisz to hamulec postojowy oraz klawisz uruchamiania napędu tylnej osi, jeżeli kombajn jest w tą opcję wyposażony. Tutaj mamy dźwignię zmiany biegów. Kombajn jest wyposażony w napęd hydrostatyczny oraz skrzynię biegów z trzema biegami. Na wyposażeniu kombajnu oczywiście znajduje się też radio, tak aby posyłać wiadomości, tudzież umilić długie godziny pracy w żniwach. Kolejnym ciekawym elementem wyposażenia kombajnu RSM-161 jest mechanizm jump control, czyli awaryjny zrzut klepiska. Jeżeli w polu pracując słyszymy, widzimy, że istnieje ryzyko zapchania kombajnu, poprzez naciśnięcie pedału zlokalizowanego zaraz przy fotelu operatora możemy w szybki sposób opuścić klepisko do maksymalnej wartości. W ten sposób unikamy ryzyka zapchania kombajnu.